Michał Pasternak. Tak złapaliśmy się tu w ostatniej chwili na lotnisku, ty się spieszysz, zaraz już wylatujesz, nie będzie cię przez miesiąc albo i dłużej, więc troszkę o tych twoich planach, bo walka, no właśnie, za miesiąc, ale ty już gdzieś tam w te rejony się dzisiaj wybierasz. Tak, no walkę mam dokładnie 5 sierpnia w Chinach, ale postanowiłem wspólnie i w porozumieniu z trenerem, że wylecę wcześniej do Tajlandii, żeby jakoś przyzwyczaić się do klimatu, trochę sobie potrenować, no i bezpośrednio z Tajlandii, z Phuketu polecę na walkę. Coś wiadomo, jeśli chodzi o ten tam twój pobyt, coś wiadomo, kto tam ewentualnie będzie, kogo może się spodziewać? Bo z tego, co jak ostatnio opisywałeś, to takie zacne postaci tam się zgromadziły podczas tych twoich również przygotowań. No na razie tego nie wiem, ale sądzę, że jak przylecę, to będzie to dosyć spora niespodzianka i na pewno będzie z kim robić, z kim posparować i podnieść swój poziom. No i oczywiście dobrze się przygotować. A tak tylko zapytam z ciekawości, troszkę inaczej lecisz niż miałeś lecieć, z tego co się zorientowałem. Gdzieś tam dodatkowa jakaś przesiadka cię czeka, tak przez przypadek trochę wyszło. Nawet na większych liniach takie rzeczy się zdarzają. Tak, zaproponowali mi to wszystko na bardzo, naprawdę fajnych warunkach i zgodziłem się, zobaczymy co z tego wyniknie i czy dolecę planowo, czy nie dolecę planowo. W każdym bądź razie dolecę. Dolecisz, tam jakiś bilecik dodatkowo z tego co wiemy dostałeś, żeby sobie jeszcze w Amsterdamie tak przesiadkę zrobić? Tak, czyli w Amsterdamie jeszcze wybijam na miasto, zobaczę co się tam dokładnie dzieje, nigdy nie byłem w Amsterdamie, także będzie fajnie. W Tajlandii już byłeś i tak jak wspomniałem, byłeś zadowolony bardzo z tamtego pobytu. Co tym razem chciałbyś tutaj, nad czym chciałbyś tym razem popracować przede wszystkim, będąc tam przez ten czas do walki? Głównie będę chciał skupić się na sparingach i na robieniu dobrej wydolności, bo tego mi ostatnio zabrakło, a zawsze uważałem, że to jest mój atut. Kolejna walka i kolejny mocny rywal. To znowu jest przeciwnik, który tam jest dość wysoko klasyfikowany, jeśli chodzi o One Championship. Nie oszczędzają się szefowie tej organizacji, trzeba przyznać. Nie, po prostu dają mi dobrych przeciwników, ja nie narzekam, uważam, że to jest też dobre dla mnie. Na początku zmierzę się z tymi najgorszymi, z najlepszymi, a później będę miał już z górki. Także najpierw mam ciężko, a później będzie już coraz lżej. A ten właśnie najbliższy przeciwnik, tylko tam troszeczkę już miałeś okazję popodglądać sobie gdzieś, oglądaliście go już z trenerem, czy sam na razie go gdzieś obserwowałeś, jego pojedynki, jak go oceniasz? Nie, znaczy ja widziałem tylko jedną walkę, widziałem walkę z Prachnią i to chyba oglądałem nawet na żywo i także nie zagłębiałem się bardzo w ten temat, to jest kwestia trenera, trener na pewno będzie coś musiał wymyśleć i w jakimś stopniu go rozpracować. O tej walce z Marcinem Prachnią, takie twoje wrażenia, jakie były przede wszystkim, jeśli chodzi o przeciwnika? Uważam, że na pewno jest silny, dobrą stójkę, nie wiem jak z parterem, bo tam za dużo parteru nie było, Marcin bardzo dobrze wstawał do góry, no ale z tego co widziałem to 5-krotny jakiś mistrz świata, czegoś tam, tylko że no, nie zwracam na takie rzeczy uwagi, czarny pas, Brazylijczyk, no to musi mieć dobre jiu-jitsu. Dobre jiu-jitsu musi mieć, a ty musisz mieć teraz wreszcie ten pojedynek na przełamanie, tak? Troszeczkę tak mówimy o tych bardzo dobrych rywalach, no ale mimo wszystko ostatnio te dwie walki stoczone dla One przegrane. No tak, no nie poszły po moje myśli, no ale nie ma się co załamywać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się bić, dawać dobre walki i no oczywiście, no wygrana jest bardzo ważna, ale no nie ma co płakać nad tym, że przegrałem. Ja sobie nic nie mogę zarzucić, wiem, że dawałem z siebie 120%. Zawsze się mocno przygotowywałem, zawsze zostawiałem w oktagonie zdrowie. No i mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. To jeszcze wiesz co, tylko na momencik wrócimy, wiem, że się jeszcze raz powtarzam, spieszysz, nie będę przetrzymywał, przecież samolot nie może odlecieć bez ciebie, no tym bardziej, że dodatkowy bilet, wszystko pod twoim kątem przygotowane. Teraz ja jestem najważniejszy na pokładzie, jestem ważniejszy niż pilot, więc będą czekać. Dobra, czyli dwa pytania więcej, ale tak czy inaczej, mówimy o tych twoich rywalach, których gdzieś tam miałeś trudnych, niełatwych, to tylko uzupełnijmy, no jeden z nich, jeden z tych panów, z którym się biłeś całkiem niedawno, Klang Sang, zdobył właśnie tytuł mistrzowski, podszedł do tej próby po raz kolejny i tym razem mu się udało, ty tą walkę oglądałeś i tak sobie też wrażenia, jakbyś mógł nam tutaj opisać z tego pojedynku. No jest tak, że walczyłem z Sangiem, sparowałem z Big Dasem i... Jego ostatni rywal, dodajmy, to mistrz, który był mistrzem, tak. I uważam, że Big Das jest mega mocnym zawodnikiem i powiem szczerze, że byłem zdziwiony, że jednak Sangowi dało się wygrać tą walkę. No nie wiem, może miały tam wpływ jakieś warunki, bo naprawdę ciężko się walczy w Birmie.
Ja to doświadczyłem na swojej skórze, a wracając do tego, że miałem ciężkich rywali, no tak, miałem Rogera, który ma pas i biłem się z Sangiem, który ma pas, no to... No właśnie, no i tak właśnie to wygląda. A tak na marginesie zupełnie, jest tam jeszcze Marcin Prachniów, jakiś kontakt w ogóle macie ze sobą? Nie, nigdy nawet go nie widziałem tak na żywo, nie miałem możliwości, żeby zamienić z nim dwa słowa, nie wiadomo jak życie się potoczy, może będzie tak, że będziemy zamieniać słowa w oktagonie, no nie wiem, na razie Marcin jest na innym etapie, bo ma trzy wygrane z rzędu, ja mam dwie przegrane, także... No nie wiem, może się kiedyś spotkamy, gdzieś na tej samej gali będziemy walczyć, co jest możliwe, że możemy też zostać zestawieni z sobą. No. Tak? Tak myślisz, że to byłoby dla Ciebie fajne? Chciałbyś walczyć z Marcinem Prachnią w azjatyckiej organizacji? Znaczy, czy chciałbym? No, to już nie ode mnie zależy, to zależy od włodarzy. Jeśli dadzą mi taką walkę, to na pewno ją przyjmę, jeśli dadzą walkę Prachnią ze mną, to też pewnie nie będzie patrzył na to, że jesteśmy rodakami, tylko będzie się trzeba było bić, no proste. Tak jeszcze Cię podpytam też, bo Marcin Prachnia miał tą walkę mieć mistrzowską zasadniczo, ale mu uciekła z powodu kontuzji. Potem też troszeczkę szumu zrobił, troszkę głośno krzyczał, że nie dostaje kolejnego pojedynku. Ty jako zawodnik, jak oceniasz tego typu naciski wywierane na organizację, która te pojedynki zapewnia? Ja nie będę nikogo oceniał i to jest jego charakter, jego zachowanie. No, zachował się tak, jak on to widzi. Także ja tutaj nie będę nikogo oceniał i nie będę się wypowiadał na ten temat. Ja jestem zadowolony ze współpracy z One FC, także no po prostu nie chcę się wypowiadać na ten temat. To powiedz tylko jeszcze, kończąc to dzisiejsze spotkanie, żeby tam rzeczywiście już nie musieli na długo za Ciebie czekać wszyscy klienci akurat tego lotu. Jak z PLMA sytuacja wygląda? Bo teraz oczywiście Twoja ostatnia walka, zwycięska, efektowna, nie da się ukryć. Właśnie na gali tej organizacji się odbyła w Polsce. Oczywiście Ty mówisz, do kozaków teraz wracasz, do One Championship, jasne. A do kozaków z Polski jeszcze kiedyś też spróbujesz tutaj do tych twardzieli na galę PLMA? Bardzo bym chciał zawalczyć na PLMMA, tym bardziej, że PLMMA chce mnie zestawić z Łukaszem Klingerem, który ma pas, który jest dobrym zawodnikiem. Wydaje mi się, że jest to dla mnie dobry przeciwnik. Potwierdzasz, że taka walka będzie? Rzeczywiście ten pojedynek możemy się go spodziewać? To zależy od PLMMA. Zależy jak wszystko się potoczy i... No nie wiem, ja mogę walczyć. To zależy wszystko teraz od PLMMA. To kończąc już, przygotowania, potem ta walka w Chinach, jak Ty sobie byś wyobrażał ten pojedynek? Bo rozumiem, że oczywiście tak na marginesie Mirosław Okiński będzie w Twoim narożniku przy tej walce. Jaki Ty byś ten pojedynek sobie wyobrażał? I boisz się trochę tych Chin, bo z tego co mówiłeś, to te rejony, tam gdzieś czasami ciężko w hali jest bardzo. No tak, tylko że dlatego wyjeżdżam do Tajlandii, no spędzę tam dłuższy okres czasu, na pewno już by jakoś to tak... Zaklimatyzować się troszeczkę. Nie wpłynie to już tak negatywnie na mnie, mam nadzieję. Jak sobie wyobrażam sobie po prostu, że wygrywam pojedynek i tyle, no. No dobra, no to fajne wyobrażenia, to tak najlepiej jest tak wyobrazić. Ładnie, no. Nie będę jakoś nastawiał się na to, że go znokautuję, poddam, czy Bóg wie, co zrobię. No w każdym bądź razie mi zależy na tym, żeby po prostu wygrać i tak jak mówisz, wrócić na zwycięskie tory dla One FC. Dzięki bardzo w takim razie, Michał Pasternak, tuż przed wylotem do Tajlandii. Dziękuję. Chciałbym wykorzystać chwilę i podziękować sponsorom. Przede wszystkim chciałbym podziękować LGK Octagon za to, że najbardziej się przyczynił do tego, że mogę wyjechać do Tajlandii. Metal Bed, Siu Tato, siłownia MC Gym, Fit Shape, Invex Remedies, no i miasto Pińczów. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. No i to by było na tyle chyba. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.